Hej kochani, tu Hulaj Dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale, tym razem z serii Niewłaściwa Miłość. Jak pewnie zauważyliście, podcast będzie raczej długi, znaczy no ja go dopiero co nagrywam, ale wyrzucicie, że jest długi. Dlatego też będzie sporo szczegółów, historia jest rozbudowana i co najważniejsze, bardzo, ale to bardzo interesująca. Zanim jednak przejdziemy do sprawy, chciałabym wspomnieć Wam o pewnej bardzo ważnej dla mnie rzeczy. Jak pewnie część z Was kojarzy, mam w zwyczaju, czy to na Instagrama, czy na grupy na Facebooku, raz na jakiś czas wstawiać zbiórki, czy to na Waszą prośbę, czy też sama coś takiego znajdę. Chodzi oczywiście o pomoc osobom, które nie mają wystarczających środków, zazwyczaj są to kwestie zdrowotne i pierwszy raz zwracam się do Was tutaj na podcaście, na YouTubie. Wiem, że jest Was około 40 tysięcy obserwujących, nie wiem ile osób wysłucha ten podcast, ale mam nadzieję, że trafi to do jak największej liczby osób. Chodzi o Patrycję, dziewczynę, której nie miałam nigdy okazji poznać, natomiast mamy wspólnych znajomych, jesteśmy w tym samym wieku i Patrycja mieszka niedaleko mnie. Pierwszy raz o jej sytuacji dowiedziałam się około roku temu i przyznam szczerze, że bardzo często myślę na jej temat. Mianowicie Patrycja parę lat temu przeszła przez ciężki wypadek, jej sytuacja była bardzo trudna. Przeszła przez kilka zabiegów, przez rehabilitację i na dzień dzisiejszy są szanse na to, aby jej życie się polepszyło, aby życie jej bliskich się polepszyło. Jednak, moi drodzy, potrzeba pieniędzy, potrzeba wsparcia, potrzeba mobilizacji i przede wszystkim pomocy. Powstała zbiórka, którą udostępniam tutaj i w opisie pod tym materiałem i przypinam ją do komentarza. Jeżeli są tutaj osoby, a zakładam, że są, które mają możliwość, które mają dobre serce, to zachęcam Was do dołożenia swojej małej cegiełki, aby pomóc Patrycji wrócić do zdrowia. To wszystko, co chciałam powiedzieć, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Dzisiaj po raz kolejny przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Podróże po tym kraju odblokowały nam nowy stan, w którym jeszcze nie byliśmy, jest to Karolina Północna, a dzisiejsza historia będzie się toczyć w mieście o nazwie Durham. Jest to czwarte największe miasto w tym stanie, liczące ponad 280 tysięcy mieszkańców, więc oczywiście mamy do czynienia z dużym miastem. Nazywane jest centrum edukacyjnym, medycznym i badawczym. Najwyraźniej ma wiele do zaoferowania mieszkańcom, zwłaszcza w tych dziedzinach. Nic więc dziwnego, że największym pracodawcą w Durham jest właśnie branża medyczna i naukowa i też ona przewinie się przez nasz dzisiejszy podcast, no bo najwięcej pracowników w mieście zatrudnia Duke University i Duke University Health System. Brzmi to dumnie i nawet Milusia się tego słucha, ale trzeba zadać sobie najważniejsze pytanie, czyli jak tam tak naprawdę się żyje i mieszka. Z odpowiedzią jak zawsze przychodzą dane statystyczne, tym razem z 2010 roku i mówią nam one, że średnia wielkość rodziny wynosiła 3,04 hehe członków. Mediana wieku to 32 lata, a na 100 kobiet przypadało 92,5 mężczyzn. Zaglądanie w portfela nie mogło zabraknąć, a jakże, dowiadujemy się, że średni dochód rodziny wynosił nieco ponad 60 tysięcy dolarów rocznie. Jednak, moi drodzy, prawie 19% znajdowało się poniżej granicy ubóstwa. I jest to oczywiście mało optymistyczny wynik, ale chyba typowy jak na większe miasta w Ameryce. Standardowo w Durham są parki, restauracje, centra handlowe i dużo szpitali i uniwersytetów. Myślę, że tyle wystarczy, by wiedzieć, z jakim miejscem mamy do czynienia. Czas więc poznać naszych bohaterów, a właściwie to bohaterkę, której całe życie sobie mniej lub bardziej obejrzymy, będziemy obecni w ważnych momentach w jej życiu i poznamy też jej dwa oblicza, oblicza, które mogła zobaczyć jej rodzina oraz te, które zobaczyli jej mężowie. Czym byłby jednak ten podcast bez historii rodzinnej? Przenosimy się więc do lat 40. do hrabstwa o nazwie Durham, czyli tak samo jak nasze miasto. Wszystko to jeden wielki okrąg, ale historia państwa Terry, bo tak mają na nazwisko, nie zaczyna się wcale w wielkim mieście, tylko we wsi będącej właśnie w hrabstwie Durham. Tam też poznajemy Jamesa i jego żonę Marwę. Oboje mieszkali, pracowali i część swojej młodości przeżyli na farmie. Tam też zresztą się poznali w latach 40. i wzięli ze sobą ślub. Love story Wam nie opowiem, bo do takich tajnych i poufnych informacji nie dotarłam, ale wiem, że James przez bliskich opisywany był jako bardzo towarzyski, miły i taki empatyczny chłopak, taki chłopak ze wsi, co zawsze pomoże, co zawsze jest uśmiechnięty i ma dużo energii. A jego żona, no cóż, robiła inne wrażenie. I to nie tak, że Marwa była jakimś nieprzyjemnym babskiem, ale uchodziła za bardzo taką opanowaną, chłodną i zdeterminowaną kobietę, która
która robiła wszystko, by osiągnąć swój cel. Taka trochę też zero-jedynkowa osoba. No cóż, dla młodego małżeństwa ważną rolę odgrywała wiara. W ich rodzinnych wsiach tradycją było chodzenie do kościoła, w najlepszych łachach i oglądanie wszystkich dookoła. Miało to rzecz jasna związek nie tyle co z wiarą, a taką trochę sąsiedzką strażą, bo gdy ktoś łamał przykazania i zasady, na przykład niestosownie się ubrał albo źle zachował, no to wszyscy dookoła już o tym wiedzieli i gotowi byli wytknąć błędy. Społeczność mała i wścibska w wielkim skrócie, nie było za bardzo miejsc do pracy, więc po ślubie młode małżeństwo postanowiło wyjechać właśnie do miasta Duran, by znaleźć dobrą pracę i założyć tam też rodzinę. James zajął stanowisko w Duke Power Company, gdzie pracował jako elektryk i z czasem nawet awansował z gościa, co podaje licznik, do prawdziwego elektryka. Jego żona Marva znalazła pracę w Duke University Medical Center, czyli w tym centrum medycznym, o którym wspomniałam. Kobieta pracowała tam jako sekretarka i z czasem awansowała na coraz to lepsze i lepiej płatne stanowiska. W pewnym momencie zaczęła pracę jako asystent kadrowy dyrektora i wtedy też Marva miała styczność z ludźmi z tak zwanych wyższych sfer, czyli oczywiście tutaj wlatuje nam standardowe, kłaniam się do pasa po samego buta, rzecz jasna. Kobieta podziwiała ich dokonania naukowe, no i też w dużej mierze ich zarobki, które też były imponujące. Chciała kiedyś osiągnąć podobny poziom życia, ale jej mąż cieszył się z tego, co ma i nie marzył wcale o tym, by szukać lepszej pracy w jakimś zawodzie, który jest niezgodny z jego kompetencjami. Zresztą James cieszył się tym, co ma, nie miał jakiegoś wielkiego marzenia o pogoni za pieniądzem, ich sytuacja finansowa zresztą była całkiem dobra, całkiem stabilna, no ale Marva chciała więcej, dlatego też czasami dochodziło do małych sprzeczek. W każdym razie, gdy już przyszli dziadkowie zaczęli wyskakiwać z lodówki z pytaniem o wnuki, młode małżeństwo zdecydowało się na dziecko. I tak właśnie 30 października 1948 roku na świat przyszła córka pary, która otrzymała imię Barbara i jest ona naszą dzisiejszą bohaterką tej historii. Ktoś mi kiedyś w komentarzu napisał, abym mówiła o znakach zodiaku, bo to może być ciekawe dla osób, które się tym interesują. Zresztą no, ja tak samo, więc no, jestem zodiakarą. Jeżeli chodzi o Barbarę, no, to jest to zodiakalny skorpion. I już drugi przykład taki mamy, gdzie jednak te skorpiony mają dosyć barwne życie. Tak więc po raz drugi pozdrawiam wszystkie zodiakalne skorpiony. Wracając do naszej historii, rok później para doczekała się syna, który dostał na imię Alton. Mamy więc czteroosobową rodzinę, rodzice i dwójka dzieci. Ich sytuacja finansowa, tak jak wspomniałam, była dobra, stać ich było na godne życie i pewnie mieliby pieniądze na węgiel za 3000 złociszy. W każdym razie Marva miała duże wymagania co do swoich dzieci, zwłaszcza względem córki. I o ile jej samej marzenia zawodowe się nie spełniły, to kobieta pokładała nadzieję w swoich pociechach. Ojciec był typem takiego rodzica, który przychodzi po pracy, bierze dzieciaki na barana i biega z nimi po całym domu. Taki pocieszny gość, natomiast matka była bardziej wymagająca, trochę wręcz momentami surowa. Barbara od najmłodszych lat opisywana była jako złote i idealne dziecko, co zawsze mówi dzień dobry na klatce schodowej, jest miła, kulturalna, zawsze chętna do pomocy, chociaż zdaniem niektórych troszkę była taka powściągliwa, nieśmiała, nie była jakoś specjalnie otwarta do ludzi. No nic dziwnego, ponieważ wiadomo jest, że matka strefowała ją na każdym kroku, a to owadę postawy lub jakieś przejęzyczenie, później w życiu dorosłym też tak będzie robić. No w wielkim skrócie to nasza bohaterka miała wysoko postawioną poprzeczkę, ale dawała też sobie z tym radę. Już w podstawówce widać było, że jest to inteligentna i zdolna dziewczyna, świetnie się uczyła, a przy tym nie była jakimś tam lizusem nadrzędnym w klasie. Miała znajomych, ale też nie była typem wodzireja weselnego, który rozkręca wężyka, dużo wymagała od niej matka i w rezultacie Barbara bardzo dużo czasu spędzała nad książkami, nad nauką, zaniedbując nieco te życie towarzyskie. Gdy nasza bohaterka wkraczała w etap nastoletni, jej ojciec zbudował dom. No jeszcze posadził drzewo i wszystkie trzy elementy zostały spełnione, czyli drzewo, dom i syn. Bądź co bądź, od tego momentu cała rodzina wróciła na farmę, gdzie wcześniej mieszkali rodzice. Nie zrezygnowali oczywiście z pracy, po prostu do niej dojeżdżali, natomiast dzieciaki musiały zmienić szkołę i dla Barbary był to taki nowy etap w życiu, no ale też matka zadbała o to, by poziom stresu był odpowiedni, bo nalegała, by córka była najlepsza w klasie, w tej nowej klasie, w nowej szkole pod względem nauki. I tak też zresztą się stało. Z czasem nasza bohaterka zaczęła wygrywać konkursy, dostawała nagrody od szkoły i tam różnych stowarzyszeń akademickich. Ogólnie jej wyniki były imponujące.
Gdy Barbara miała 11 lat, jej rodzice powitali na świecie jeszcze jedno dziecko, kolejnego syna, który otrzymał imię Steve. Nasza bohaterka jako starsza siostra bardzo pomagała przy małym, była opiekuńcza, rodzinna i marzyła o tym, że w przyszłości sama zostanie mamą. Mimo wysokich wymagań rodzina była ze sobą związana, każdy mógł na każdym polegać. Ważnym elementem była również wiara i to nie tylko chodzenie do kościoła, ale też uczęszczanie na kościelne obozy letnie, chodzenie na kółka religijne, gdzie przekazywano wiele zasad młodym ludziom, zwłaszcza tych zasad, które dotyczyły spraw sercowych. I pod tym względem, moi drodzy, Barbara była dość wycofana. Taka bardzo nieśmiała, brakowało jej pewności siebie. Zazwyczaj w tych historiach mowa jest o wianuszku adoratorów, ale w przypadku Barbary to wcale tak nie było. Dziewczyna zawsze uważała, że coś jest nie tak z jej wyglądem i za bardzo nie miała z kim też o tym porozmawiać. Zresztą z czasem jej życie towarzyskie poszło się już całkowicie kochać, no ale bez niej, to też jest ważne. W domu rodzinnym panowały pewne zasady, na przykład wracanie do domu po szkole, wyznaczona godzina do powrotu, no i wszelkie spotkania towarzyskie niezwiązane z nauką nie były mile widziane. Więc sami widzicie, no taka sytuacja. Wśród rodziny i sąsiadów Barbara uchodziła za najbardziej ułożoną i spokojną nastolatkę, jaką można sobie wyobrazić. Nie było tutaj żadnej mowy o, nie wiem, fajurach za garażami czy czymś podobnym. Jeszcze będąc w szkole średniej, nasza bohaterka zaczęła pracę w tym samym centrum medycznym, co jej matka, tyle że na dziale księgowości. W roku 1967 Barbara skończyła high schoola z dobrymi wynikami i dostała się na uniwersytet w mieście Raleigh, blisko domu rodzinnego, chociaż i tak na tyle daleko, by trzeba było wynająć jakąś stancję. I tak też właśnie się stało. Barbara pierwszy raz w życiu mieszkała na własną rękę. W sumie to w akademiku ze współlokatorką, ale daleko od tych zasad z domu rodzinnego, od tego nadzoru matki, od tego strofowania. No była to całkowita zmiana o 180 stopni, zupełnie nowy etap dla naszej bohaterki. Sama mogła decydować o tym, co i jak chce robić. Jej współlokatorka miała na imię Laura i też pochodziła z tak zwanego dobrego domu, więc w sumie to obie były przykładnymi studentkami, które unikały imprez i wszystkiego, czego damom po prostu nie wypada. Laura, czyli ta jej współlokatorka, odniosła wrażenie, że w życiu Barbary dużą rolę odegrała matka, no i taka wewnętrzna chęć bycia najlepszą we wszystkim, czego się tylko dotknie. Mimo tego i tak dziewczyny bardzo się polubiły i zaczęły się wkrótce przyjaźnić. Na drugim roku Laura znalazła sobie chłopaka, Steve'a, tak też się nazywał, no i tak się składało, że Steve miał współlokatora imieniem Lary i cała czwórka się ze sobą poznała. No bo jak Laura zaczęła chodzić na randki z tym swoim nowym frędzlem, to zabierała Barbara jako przyzwoitkę, a najwyraźniej ten Steve też zabierał Larego jako swojego przyzwoita, czy jak to tam się mówi. No w każdym razie cała czwórka miała okazję się poznać. Barbara, jej współlokatorka, chłopak współlokatorki i współlokator chłopaka. Brakuje jeszcze kota psa sąsiada, ale pewnie do tego też dojdziemy. W każdym razie wszyscy tworzyli zgraną ekipę, a z czasem Barbara zauważyła, że ten Larry to zaczyna się jej podobać. No bo chłopak był bardzo uprzejmy, kulturalny, ambitny, w skrócie po prostu był w jej typie i dobrze się ze sobą dogadywali. Zarówno Barbara, jak i Larry nie byli wcześniej w żadnych związkach, ale wkrótce miało się to zmienić, ponieważ, moi drodzy, para zaczęła się ze sobą spotykać. Jak pewnie pamiętamy, nasza bohaterka uchodziła za taką powściągliwą i bardzo ostrożną osobę, trochę wycofaną, jednak jej zachowanie w związku wyglądało zupełnie inaczej i była to ogromna zmiana, ponieważ Barbara bardzo, ale to bardzo szybko zaangażowała się w relacje, równie szybko związek stał się fizyczny i ze strony kobiety zaczęły padać poważne deklaracje. Larry w tej sytuacji był bardziej powściągliwy niż ona. W listach, jakie pisał do swojej rodziny, nie wspomniał nawet, że ma dziewczynę i też jakoś nad wyraz wylewny nie był. I mówię o tym nie bez powodu, ponieważ to jest właśnie te drugie oblicze Barbary, zupełnie inna osoba, jaką znali jej rodzice, jaką znali ludzie z jej sąsiedztwa. Wielu z nich potem będzie bardzo, ale to bardzo zdziwionych, kiedy dowie się o różnych ekscesach z życia naszej bohaterki, ale do tego też przejdziemy. W każdym razie, w lutym 1968 roku miała miejsce bardzo dziwna sytuacja.
sytuacja. Gdy współlokatorka, Laura, o której już mówiłam, wróciła do mieszkania, już za drzwiami słyszała dziwne dźwięki i nie, nie jest to to, o czym myślicie, bo gdy weszła do środka, zobaczyła płaczącą Barbarę. Dziewczyna wręcz krzyczała, jakby stało się coś okropnego. Współlokatorka próbowała ją uspokoić, dowiedzieć się, o co chodzi, ale z Barbarą nie było kontaktu. Wydawała się być w zupełnie innym gdzieś tam wymiarze gęstości. Po prawie 2 godzinach Laura, nie wiedząc co robić, zadzwoniła po lekarza, który stacjonował na kampusie, taka jakaś ich własna służba zdrowia. Barbara została wtedy przywieziona do akademickiego szpitala, gdzie dostała coś na uspokojenie. I następnego dnia Laura próbowała się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało, czy jakieś problemy rodzinne, no bo reakcja była bardzo, ale to bardzo natężona i świadczyła o czymś złym, co się stało w życiu Barbary, ale nasza bohaterka nigdy jej nie powiedziała, o co chodzi. I dopiero Steve, czyli ten chłopak Laury, powiedział, że wie od Larego, że powodem tego dziwnego zachowania było ich zerwanie. Rzekomo Larry chciał zakończyć związek, a Barbara nie chciała się na to zgodzić. Zresztą i tak już nie było to ważne, bo gdy miała miejsce cała afera, to Larry odwiedził naszą bohaterkę w szpitalu i znów byli razem. Najwyraźniej zrobiło mu się jej szkoda. Więc moi drodzy, to jest taki pierwszy sygnał, pierwsza lampka, że reakcja na zerwanie, na próbę zerwania nie jest adekwatna do sytuacji. Wiadomo, są to trudne momenty, są to bardzo ciężkie chwile, no ale w tym momencie z Barbarą nie było kontaktu, jej współlokatorka musiała zadzwonić po odpowiednie służby, żeby w ogóle ktokolwiek do niej mógł dotrzeć. Bądź co bądź, wkrótce miało się też okazać, że Barbara i Larry zostaną razem na dobre i na złe, ponieważ parę tygodni później, po tej całej akcji, nasza bohaterka zawiadomiła swojego chłopaka, że zdała pewien test, do którego nie trzeba się przygotowywać i wcale nie chodzi tutaj o sesję na studiach. Moi drodzy, no Barbara była w ciąży i mimo tego, że para nie planowała dzieci, a na pewno nie w trakcie studiów, to pojawiło się po tym podejrzenia, że być może nasza bohaterka doskonale wiedziała, co robi i zależało jej po prostu na szybkim ślubie Larego, tak go tym bluszczem owinąć, żeby po prostu już nie chciał więcej zrywać. Ale to są tylko podejrzenia. Nie wiemy, czy taka była prawda, nie mamy dowodów, Barbara tego też nigdy nikomu nie powiedziała. W każdym razie mężczyzna nie planował w tamtym momencie ani ślubu, ani dzieci, ale był facetem honorowym i ślub odbył się więc 21 maja 1968 roku. W ceremonii nie uczestniczyły rodziny pary młodej, ani ze strony Barbary, ani ze strony Larego, chociaż różnica jest taka, że rodzina Larego wiedziała o tym, że on planuje wziąć ślub, że jego dziewczyna jest w ciąży, że jest taka sytuacja. Larry pojechał do domu rodzinnego, powiedział o tym wszystkim, no i jego rodzice wiedzieli, natomiast rodzice Barbary kompletnie nie mieli o tym pojęcia. Ceremonia ogólnie była bardzo skromna i taka cicha, po wszystkim zamieszkali w kampusie dla nowożeńców, a Barbara przestała chodzić na uczelnię, no bo uznała, że trzeba teraz skupić się na rodzinie, trzeba się skupić na jakiejś pracy, jakoś się trzeba utrzymać. Powiedziała swojej przyjaciółce, że właśnie planuje iść do pracy i na razie odpuszcza sobie edukację. Tak więc mamy Barbarę, dziewczynę, której przez lata matka kazała się uczyć i nie pozwalała na spotkania towarzyskie. Mamy Baśkę, która zakochała się, zaszła w ciążę i rzuciła szkołę. Być może ciekawi Was, co na to jej matka, czy w takim razie jej rodzina się nigdy o tym nie dowiedziała. No dowiedziała się, jasne, że się dowiedziała. No cóż, rodzice nie byli zadowoleni, gdy zostali przedstawieni przed faktem dokonanym i gdy to się stało, postanowili zerwać kontakty z córką. Sytuacja była bardzo napięta, była bardzo nieciekawa, no i też bardzo niemiła. Barbarze został więc jedynie mąż i myślę, że to jest czas, aby powiedzieć trochę więcej na temat Larego Forda, który przyszedł na świat 31 sierpnia 1948 roku, niedaleko Greensboro, więc był w tym samym wieku co Barbara. Jego rodzicami byli Doris i Henry Ford, którzy łącznie doczekali się 5 dzieci, na nasze, no nie byłabym sama, nie wspomniała, że to 2,5 tysiąca złociszy, a Larry był najstarszym dzieckiem z całej 5. Rodzina nie miała zbyt wielu pieniędzy, przez większość życia wynajmowali niewielkie domki w okolicy, ale jako tako dawali sobie radę też nie ma tutaj mowy o bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Larry stał się bardzo uprzejmym, miłym i towarzyskim chłopakiem, w odróżnieniu od Barbary, nikt mu tego zresztą nie narzucał.
Miał świetne wyniki w szkole, no i był bardzo lubiany. Cała rodzina, podobnie tak jak i rodzina naszej bohaterki, była bardzo wierząca, więc tutaj widzimy, mamy kolejne podobieństwo. Jak sami widzicie, naprawdę sporo ich łączy. W każdym razie mężczyzna marzył o tym, by zostać nauczycielem, i tak właśnie droga jego i Barbary skrzyżowała się na uniwersytecie. A już trochę ponad rok później byli małżeństwem, więc sytuacje potoczyły się naprawdę szybko. Zresztą no, byli małżeństwem, ale trzeba przyznać, że mało udanym. Już po ślubie okazało się, że związek nie jest spełnieniem marzeń ani jednego, ani drugiego. Barbara za wszelką cenę chciała udowodnić swojej rodzinie, że da sobie radę, będzie mieć dużo pieniędzy mimo braku studiów. To był trochę dla niej taki wyznacznik, no bo rodzina, mama zwłaszcza, tam naciskała na tę naukę, żeby potem były pieniądze, no bo też Marwa widziała w swojej pracy, że ci ludzie, doktorzy wykształceni, no to oni się uczyli, ale mają dzięki temu pieniądze i chciała, żeby jej córka Barbara też się dużo uczyła i potem miała pieniądze. Natomiast życie Barbary potoczyło się inaczej, zrezygnowała ze studiów, niedługo spodziewała się też dziecka, ale chciała swojej matce udowodnić, że i tak jakiś poziom tego życia osiągnie. Larry chciał dokończyć swoje studia, ale wiadomo, no, dzieci są drogie, małżeństwo też jest drogie. Trzeba było ogarnąć wózek, lepsze mieszkanie, meble, a do tego Baśka zażyczyła sobie samochód. Tak też mężczyzna po drugim roku przerwał naukę i młode małżeństwo zamieszkało z rodzicami Larego. Wtedy też mężczyzna znalazł pracę w zakładzie produkcyjnym, a Barbara zatrudniła się w pobliskim szpitalu w administracji. Ich zarobki, tutaj trzeba przyznać, były całkiem przyzwoite. Wkrótce rodzice Barbary zaczęli odzywać się do córki i chcieli też pomóc młodym, przeanalizowali całą sprawę, ten chomik na kołowrotku, no to tam mocno, mocno musiał biegać, żeby doszli do tego wniosku. No, ale w końcu jej rodzice kupili im przyczepę, by małżeństwo mogło w niej zamieszkać. Nie była duża, ale zakładam, że też większa niż sobie wyobrażamy. Od tego momentu nasza bohaterka z mężem wynajmowała ziemię, gdzie stała przyczepa, no i tam sobie mieszkali. Po namowach żony Larry wziął kredyt i kupił auto, więc oczywiście tak naprawdę Baśka spełniła te wszystkie swoje życzenia, właściwie to Larry spełnił te jej wymagania. Sytuacja wydawała się być stabilna, nawet zaoszczędzili trochę pieniędzy przed narodzinami dziecka. No i moi drodzy, zaczął się semestr jesienny. Barbara była już w trzecim trymestrze ciąży, a Larry oznajmił żonie, że wraca na studia. Że chce te studia dokończyć i chce zostać nauczycielem. Od tego momentu więc pracowała tylko Barbara i żyła jednocześnie z ich oszczędności. Mąż wrócił na studia, a nasza bohaterka została w przyczepie pod nadzorem teściów, którzy niezbyt za nią przepadali, więc wydaje mi się, że brzmi to jak koszmar wielu osób. Kobieta również nie była zadowolona z takiego obrotu spraw. Pod koniec ciąży przerwała nawet pracę, bo nie tak to sobie wyobrażała. W sensie, no, powiedziała wszystkim dookoła, że są pewne komplikacje, natomiast jej rodzina, rodzina z jej strony i jakieś tam osoby, którym bardziej ufała, nie wiedziały nic o żadnych komplikacjach. Prawdopodobnie Barbara była po prostu zła z tego powodu, że jej mąż wrócił na studia, a ona miała pracować. No bo wiecie, miał być ślub, miało być mnóstwo pieniędzy. I tak to sobie w głowie nasza Baśka ułożyła, a okazało się, że małżeństwo wcale nie jest takie idealne. Jej mąż jest na studiach, dobrze się bawi, ona jest w przyczepie, no i zaczęło się takie dorosłe życie. Mimo tego, w takich właśnie nastrojach 2 grudnia 1968 roku małżeństwo powitało na świecie swoje pierwsze dziecko, syna imieniem James. Nasza bohaterka bardzo narzekała na brak męża i w ogóle życie jako żona, o czym słyszeli wszyscy dookoła. Ale gdy do szpitala przyszedł Larry, aby zobaczyć syna, to Barbara powitała go bardzo podekscytowana, całując czule przy wszystkich członkach rodziny. I nie, moi drodzy, to też warto zaznaczyć, nie był to taki zwykły cmok na powitanie. Tam się bardzo dziwna scena wydarzyła. I wszyscy się też potem zastanawiali, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Niektórzy członkowie rodziny to w ogóle mieli minę zdziwionego Pikachu. Część uważała, że wręcz Barbara robi to na pokaz, a inni po prostu uznali, że to nie na miejscu. W każdym razie wkrótce Larry dostał pracę na kampusie. Nie zarabiał dużo, ale otrzymał 3-pokojowe mieszkanie, więc zamieszkał z żoną i z dzieckiem właśnie tam. Barbara wkrótce też znalazła pracę w pobliskim szpitalu i jakoś tam sobie radzili, chociaż w tamtym momencie łatwo nie było. Po przyjściu na świat dziecka i zamieszkaniu razem, młode małżeństwo zauważyło, że są niedopasowani
ani pod względem kapucynkowym, moi drodzy, czyli już tutaj takie no, bliższe relacje nam wchodzą. Problem polegał na tym, że Barbara chciała 24 na dobę, a Larry no, miał trochę mniejsze potrzeby. I ogólnie ta sfera, no, tak zwana kapucynkowa, była bardzo ciekawym tematem, jeżeli chodzi przynajmniej o tę sferę w stosunku do Barbary, no bo kobieta czasami dziwnie się zachowywała, okazując właśnie tak przesadnie te swoje uczucia, emocje mężowi, przy innych ludziach zwłaszcza, lub próbowała wzbudzić w nim zazdrość, gdy opowiadała o mężczyznach, którzy ją tam podrywają. W większości no, były to zmyślone historie, ale też Larry się za bardzo tym nie przejmował. W roku 1970 mężczyzna skończył studia i mógł zostać nauczycielem. Rodzina przeniosła się w jego rodzinne strony, więc znów zamieszkali z jego rodzicami i odkładali pieniądze na własny dom. Szybko jednak okazało się, że parę znów czeka rozłąka, ponieważ Larry musiał iść do woja. Dowiedział się trochę na ten temat, na temat w ogóle poboru i uznał, że woli iść do marynarki, więc w połowie 1970 roku mężczyzna pojechał na szkolenie, na pół roku. W tym czasie Barbara mieszkała u teściów, którzy zauważyli, że kobieta późno wraca do domu, a czasami po powrocie ma uśmiech małego rekinka i szczerzy się nie wiadomo czemu. Więc tutaj teściowie trochę taką rolę szpitli przybrali, no i zresztą mieli chyba jakieś takie podejrzenia, no bo podejrzewali nawet, że może ona się spotkać z jakimiś facetami, ale też nie mieli śmiałości, aby ją o to spytać lub powiedzieć synowi, nie wiem, zwrócić uwagę czy coś w tym rodzaju. Kilka razy zdarzało się też, że Barbara wracała wieczorami do domu i przynosiła ze sobą jakieś prezenty, suweniry, nie wiadomo skąd. Był to na przykład komplet pościeli z satyny i $300 w gotówce. Na pytanie, skąd to ma, to kobieta powiedziała, że otrzymała nową pracę w banku i to na poczet tej pensji. No rzeczywiście pracę w banku dostała, ale nie wiem, czy dawali pościel w ramach pensji, trochę jak płatność w firanach. No cóż, no tak wyszło, tak powiedziała. Larry był w tym czasie na szkoleniu, więc w ogóle nie wiedział, co jest pięć. Barbara zaczęła lepiej zarabiać, pracując w banku, wiecie, tutaj jeszcze gotówka i pościele, więc na własną rękę kobieta postanowiła wyprowadzić się od teściów i wynajęła niewielkie dwupokojowe mieszkanie. Gdy Larry wrócił ze swojej służby, no to dołączył do żony, ale ich małżeństwo z pewnością do najlepszych nie należało. Problemów było sporo, na przykład finanse. Barbara za wszelką cenę chciała pokazać, że jest bogatsza niż była w rzeczywistości. Jej takim wielkim marzeniem był Mercedes, na którego nie mogła sobie jeszcze w tamtym momencie pozwolić, ale i tak kupowała drogie rzeczy, aby móc się nimi chwalić, uparła się na zakup domu, to był taki jeden wielki cel, że ona musi mieć ten dom. No i nawet znalazła dom, który jej się podoba. Nie było ich na to stać, ale dostali kredyt i wkrótce nasza bohaterka zaczęła ten dom meblować, kupując wszystko, co jest najdroższe. Kolejnym problemem, tak jak wspomniałam, było życie kapucynkowe. Już wiemy, że Barbara miała większe potrzeby, ale z czasem problem zaczął wychodzić poza mury domu. Kobieta flirtowała z mężczyznami w miejscu pracy, ubierała się nieadekwatnie do pracy w banku i przynajmniej raz powiedziała mężowi, że jedzie z koleżankami na babski weekend, a w rzeczywistości nie była w miejscu, w którym miała być. I tak naprawdę nie wiadomo w sumie, gdzie była i czy były tam jej koleżanki. Raczej nie, bo mniej więcej w tym samym czasie wiemy, że Barbara zaczęła spotykać się z innym mężczyzną imieniem Ken. Ken był jej klientem w banku, był od niej starszy, gościu był w sumie przeciwieństwem jej męża, but z głębią emocjonalną niczym kałuża, tak naprawdę każdy dookoła wiedział o tym, że Barbara spotyka się z tym Kenem. No może poza Larrym, no bo Larry oficjalnie nie wiedział, ale coś tam podejrzewał. W każdym razie, w skrócie, ich małżeństwo było po prostu kiepskie, rzekomo nawet Barbara miała zostawić męża, ale okazało się, że jej kochanek odszedł z tego świata. Wiem, jak dziwnie konkretnie to brzmi, ale tutaj trzeba dodać, że facet miał szemrane interesy i ktoś zadbał o jego zniknięcie. Tylko tyle w sumie wiem na ten temat, nie wiem, czy byłby to materiał na jakiś podcast, no ale tak się jego życie potoczyło. Ciężko powiedzieć, czy to właśnie naprawiło relacje małżeńskie, ale i tak pod koniec 1973 roku Fordowie oznajmili, że spodziewają się drugiego dziecka. Więc z jednej strony wiemy, że było nieciekawie między nimi, a z drugiej strony tutaj wszyscy dowiadują się, piękna informacja, no powiększą swoją rodzinę.
Tak właśnie 27 lipca 1974 roku na świat przyszedł ich drugi syn, który otrzymał imię Jason. No i brzmi to, moi drodzy, no bardzo wesoło, rodzina z dwójką dzieci, ale tak naprawdę wcale wesoło nie było, bo ich małżeństwo się rozpadało i to coraz bardziej. Z czasem Larry oddalił się od żony, a jego nastrój się pogorszył, ponieważ wiedział, że w małżeństwie się nie układa, a dodatkowo Barbara nie za bardzo się tym przejmowała. Po urodzeniu dziecka kobieta szybko wróciła do pracy i no cóż, nawiązała pozamałżeńską relację z kolejnym klientem z banku, a potem z jeszcze kolejnym i jeszcze jednym. No tak mniej więcej wyglądało jej życie, wyglądały jej relacje z innymi osobami. Jej znajomi z banku doskonale wiedzieli, że, no, że nie jest do końca szczera ze swoim mężem. Ale też nikt nie miał mentalności nadgorliwej Haliny spod ósemki, żeby Larego o tym poinformować. Chociaż mężczyzna coś tam podejrzewał, wiedział z całą pewnością, że coś jest nie w porządku. W końcu w listopadzie 1974 roku Barbara po prostu spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się od męża. W tamtym momencie przez w sumie to krótką chwilę Larry został z dwójką dzieci i nie wiedział tak naprawdę, co było przyczyną tej decyzji, bo Baśka spakowała swoje walizy i poszła. Ale Larry chciał się dowiedzieć, co się stało, nic więc dziwnego, bo z żoną nie było kontaktu. Poszedł więc do pracy Barbary, a tam dowiedział się od jej współpracowników, no, którzy uprzejmie donieśli, że Barbara nie była mu wierna. Więc tak naprawdę w końcu dostał odpowiedź, rozwiał swoje wątpliwości. Mężczyzna złożył więc wniosek o separację, licząc tak naprawdę w głębi serduszka, że uda się jednak naprawić ich małżeństwo. To nie tak, że on od razu o rozwód złożył wniosek, tylko na początku miał nadzieję, że to będzie taki moment przejściowy. Wtedy też nasza bohaterka Barbara dowiedziała się, że ma długi. Znaczy nie tylko ona, ogólnie, że oni wszyscy mają długi, bo na tym wniosku o separację była też kwestia majątkowa, jak się dzielą tymi majątkami, no i tak naprawdę mieli dużo kredytów, którymi do tej pory Barbara kompletnie się nie przejmowała. Za to, sytuacja finansowa nie była po prostu dobra. Ale kobiety też nie za bardzo to obeszło. Barbara rzuciła pracę w banku z dnia na dzień i wraz z dziećmi, nad którymi opiekę przyznano jej w trakcie separacji, wróciła do rodzinnego Durham, do swojej rodziny, by zacząć od nowa. Jej mąż, no tak jak mówiłam, liczył na to, że może uda się naprawić to małżeństwo i nastał rok 1975, a Larry pojechał do swojej żony, by nakłonić ją do powrotu. Czyli widzimy, no to był taki dobry chłopak, bardzo szczery, bardzo emocjonalny, jemu zależało jednak na tej rodzinie, na tych dzieciach, kupił kwiaty, przyjechał, tam różne epitety i miłości wyznawał. I w końcu Barbara się zgodziła. Udawali więc, że naprawiają swoje małżeństwo, właściwie to głównie Barbara udawała, no bo Larry naprawdę chciał je naprawić. Szybko jednak małżonkowie wrócili do tego, co było wcześniej, czyli tak naprawdę Barbara wróciła do spotykania się z innymi mężczyznami i wciąż wydawała pieniądze, których nie miała. Za to, no tak jak mówię, miała liczne związki pozamałżeńskie. Różnica jedynie była taka, że Barbara zdobyła kwalifikacje, by zostać agentką nieruchomości, a Larry pracował w korpo, by zarobić na kaprysy swojej żony, no i spłaty tych długów. Jednak prawda jest taka, że im więcej zarabiali, tym więcej tych zadłużeń przybywało. I to jest ciekawe, bo tak mniej więcej wyglądało ich małżeństwo od środka. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak prezentowali się na zewnątrz, no to mamy tutaj znów takie dwa oblicza. Przychodząc do domu państwa Ford, można było pierwsze co zauważyć to mnóstwo zdjęć rodzinnych, zdjęcia przedstawiające Larego z synami, Barbarę i Larego. I patrząc na te same zdjęcia, można sobie pomyśleć, jaka to jest szczęśliwa rodzina, narodem z tych okładek z katalogu IKEA, gdzie wszyscy się uśmiechają i siedzą na bardzo wygodnej kanapie. Poza tym chodzili co niedzielę do kościoła, bardzo ładnie ubrani, bardzo zadbani i też był taki zwyczaj, że co niedzielę chodzili na obiadki do teściów, czyli do rodziców Larego. Wydawali się być na pierwszy rzut oka szczęśliwą rodziną, ale w rzeczywistości Larry miał coraz gorszy nastrój, a Barbara miała coraz większe wymagania.
Moi drodzy, mamy marzec 1978 roku. Można wtedy zauważyć zmianę w zachowaniu naszej bohaterki. Kobieta zaczęła mówić swoim znajomym, że ma wrażenie, jakby ktoś ją obserwował. Że ktoś może za nią chodzi, ktoś czuła czyjąś obecność po prostu i to nie była ani obecność jej dzieci, ani Larego. Zresztą w okolicy, gdzie mieszkali, można było słyszeć o różnych jakichś tam włamaniach. Sytuacja była nieciekawa, może sobie część rzeczy Barbara nadinterpretowała, a może naprawdę coś tam niedobrego się działo. Kobieta, chcąc jednak zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie, zdecydowała się na zakup pistoletu tonu. Robi to dokładnie 20 marca 1978 roku. Znajomy pomaga jej w zakupie i przy okazji pokazuje, jak używać takiego sprzętu. I niby nic nadzwyczajnego, bo jak wiemy w Stanach, w pewnym sensie jest to powszechne. Jednak, moi drodzy, przechodzimy do pierwszego momentu, który sprawił, że ten podcast powstał, bo będą takie dwa momenty. Moi drodzy, 22 marca 1978 roku, 36 minut po północy, z domu państwa Ford zostaje wykonany telefon alarmowy. Osobą dzwoniącą jest Barbara, która mówi, że w jej domu był pistoletu i jej mąż pociągnął za spust, myśląc, że w środku nie ma nabojów. Jak się potem okazało, niestety jednak były, a Larry trafił w samego siebie. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, to stało się bardzo szybko, to równie szybko okazało się, że mężczyźnie już pomóc nie można. Larry został znaleziony w sypialni, wyglądał jakby spał, ale w rzeczywistości na ziemi leżał pistoletu, a mężczyzna trafił w swoją klatkę. Funkcjonariusze, niewiele myśląc i robiąc, zabrali Larego, złożyli kondolencje jego żonie i zakwalifikowali sprawę jako wypadek. I pewnie pojawia się pytanie, czy u nikogo nie wzbudziło to podejrzeń? No przecież my tutaj już weterani tego typu spraw wiemy, że takie rzeczy rzadko dzieją się przypadkowo. No ale jednak Barbara przedstawiła swoją rodzinę jako szczęśliwą, jak opisała 21 marca wieczorem, oglądali wspólnie telewizję, a koło północy położyli się spać. Zazwyczaj spali razem w sypialni, ale tej nocy było inaczej, ponieważ Larry ćwiczył taekwondo i naciągnął sobie coś w nodze. Z tego też powodu ciężko było mu się ułożyć na tym łóżku, więc postanowili, że Barbara pójdzie spać do salonu, a Larry zostanie w sypialni. No i tak też zrobili. Jednak wkrótce nasza bohaterka usłyszała głośny huk. Pistoleton zakupiony przez nią leżał w szafce nocnej, więc uznano i tutaj Barbara też uznała, że prawdopodobnie Larry chciał go obejrzeć i był przekonany, że nie jest naładowany, no ale było inaczej. Więc następnego dnia już Barbara zajęła się organizacją pogrzebu, przyjechała jej rodzina, przyjechali teściowie, wszyscy pomagali smutnej wdowie. Tyle, że kobieta wcale nie była jakoś specjalnie smutna, wydawała się być pełna energii, rozmawiała ze wszystkimi, zapraszała rodziny na pogrzeb i traktowała to raczej jako taką imprezę towarzyską. Ale znów trzeba wspomnieć, nie ma schematu, jak postępować w takiej sytuacji. To, że jedna osoba będzie smutna, a druga wesoła, to może jedynie świadczyć o tym, że każdy z nas inaczej tego typu momenty przeżywa. Jednak rodzina Larego potem wspomni, że usłyszeli raz płaczącą Barbarę, która rozmawiała wtedy ze swoją matką i mówiła coś w stylu: ojej, co ja zrobiłam? A jej matka kazała jej się uspokoić i więcej o tym nie mówić. Więc to była taka pierwsza lampka, która się zapaliła, że może jednak coś tutaj jest nie tak. I właśnie to i dodatkowe zachowanie Barbary sprawiło, że niektórzy zaczęli ją podejrzewać o udział w pozbyciu się męża. Funkcjonariusze zbadali sprawę, zbadali też Larego i zauważyli, że na jego rękach nie ma śladów po prochu, czyli wygląda to tak, jakby wcale nie trzymał on broni. Zakwalifikowano sprawę jako udział osób trzecich, ale brakowało dowodów i wciąż nie było pewności. I moi drodzy, sytuacja wyglądała w ten sposób, że były tego typu przypadki. Ja wiem, że na tym kanale pojawiają się sprawy, gdzie to zazwyczaj nie jest przypadek, ale w rzeczywistości zdarzają się niestety takie sytuacje, więc funkcjonariusze niewiele tam rozmyślając na ten temat przyjechali, usłyszeli wersję żony, zobaczyli, że wszystko mniej więcej zgadza się z jej opisem, zakwalifikowali sprawę jako smutny wypadek. Nie zabezpieczyli żadnych dowodów, to też jest ważne, nie zrobili żadnych wnikliwych zdjęć, nie pobrali odcisków palców, czy to właśnie z pistoletu, czy właściwie z czegokolwiek, nic nie zrobili w tym kierunku, więc kiedy dotarły do nich informacje, że może coś tutaj jest nie tak, że w małżeństwie się nie do końca tak wspaniale układało, że tutaj Barbara się dziwnie zachowuje, kiedy do nich te informacje dotarły i kiedy może jakieś podejrzenia zaczęły być, to okazało się, że nic z tym za bardzo zrobić nie mogą, bo brakuje jakichkolwiek dowodów.
A dodatkowo w tamtym momencie w biurze szeryfa trwały roszady kadrowe. Wiecie, no, zmiana polityki, zmiana osób na wysokich stanowiskach i tego typu kwestie. Sprawę Larego zepchnięto na drugi plan i jego akta dołączyły do tak zwanych spraw nieaktywnych, spraw, gdzie po prostu brakowało dowodów, gdzie brakowało jakiś poszlak, więc za bardzo nie można było z tym nic zrobić. I podczas gdy rodzina Larego wierzyła coraz bardziej, że za zgon syna odpowiada Barbara, no to niestety nie można było nic w tej kwestii zrobić, zresztą niektórzy śledczy też tak uważali, ale umówmy się, no mieli jeden jedyny dowód w postaci analizy rąk Larego, nic poza tym nie zostało zabezpieczone i tyle. Są podejrzenia, nie ma dowodów, życie toczy się dalej. Nasza bohaterka otrzymała łącznie około 70 tysięcy dolarów z polisy ubezpieczeniowej, do tego i wspólny dom. I tutaj od razu wspomnę, że to były lata, no, końcówka 70., początek 80. Te 70 tysięcy, no to była równowartość większa niż teraz. Wydaje mi się, gdzieś kiedyś pamiętam przelicznik, widziałam około 200 tysięcy dolarów na dzień dzisiejszy, ale mogę się też mylić, jeżeli ktoś wie dokładnie, ile to było, no to będę wdzięczna, jak napiszę o tym w komentarzu. Bądź co bądź, po tych wszystkich wydarzeniach Barbara marzyła o jednym, mianowicie o tym, by wrócić do Dura, by być blisko swoich rodziców, by być blisko domu rodzinnego. Głównie ze względu na to, że Dura jest nadal większym miastem, no i miejscu, gdzie wcześniej mieszkała ze swoim mężem, który odszedł w takich okolicznościach. Ludzie zaczęli po prostu gadać, atmosfera robiła się niemiła. No i Barbara chciała tak dyplomatycznie się po prostu ulotnić i zacząć od nowa z hajsem z ubezpieczenia. I bardzo szybko sprzedała więc dom i razem z synami zaczęła nowy etap. Przeniosła się do Durham, była blisko rodziców, nie dlatego, że to tacy wielcy BFFFF byli, czyli tam Barbara, jej matka czy ojciec, tylko ze względów praktycznych, bo dziadkowie zajmą się wnukami, gdy zajdzie potrzeba. No i co najważniejsze, w nowym mieście, w nowym miejscu ludzie wiedzieli tylko tyle, co powiedziała im Barbara, a Barbara przedstawiła siebie jako pobożną chrześcijankę, wdowę, która straciła męża w takich złych okolicznościach. Powiedziała o tym, w jakim szczęśliwym związku małżeńskim była z Larym i w ogóle jaka to przykra sytuacja ją w życiu spotkała. Nic dziwnego, że ludzie jej współczuli, wspierali ją. Pojawienie się Barbary w nowym mieście było swego rodzaju takim powiewem świeżości. Przyszła kobieta ze swoją historią, ludzie byli nią zainteresowani. Barbara lubiła, jak ludzie byli nią zainteresowani, więc to wszystko jej idealnie pasowało i idealnie jej się układało. Nasza bohaterka zaczęła chodzić na randki. To jest ciekawe, moi drodzy. Tak jak mówiłam, mamy takie dwie Barbary. Jedna Baśka to jest Baśka, która jest w związku małżeńskim, która lubi spotykać się z jakimiś tam potencjalnymi kandydatami na chłopaka właściwie, no bo wtedy miała męża. Baśka, która wydaje pieniądze i taka Baśka, której chyba raczej nie chcielibyśmy poznać. Natomiast kiedy kobieta była blisko rodziny, no to zachowanie znów się zmieniło i to jest taka grzeczna Basieńka, która mówi dzień dobry, która chodzi do kościoła, która w ogóle jest przykładną panią domu, którą spotkały takie złe wydarzenia w życiu, jak utrata męża. Dlatego też, gdy kobieta znowu była blisko domu, pod nadzorem swojej matki, to spotykała się z takimi przyzwoitymi facetami z kościoła, których często w ogóle podsuwali jej bracia lub sami rodzice. I wszystko miło, grzecznie i na poziomie. Nawet zaczęła się spotykać z gościem imieniem Jim, którego poznała właśnie w kościele. I tutaj oczywiście każdy nawijał makaron na uszy, jak to tam żyje zgodnie z zasadami i w ogóle jaki to jest bardzo przyzwoity człowiek, i to Barbara i Jim tak samo mówili. Ale szybko związek stał się fizyczny, no i po około 2 miesiącach spotykania się Barbara zaczęła mówić o ślubie, co troszeczkę odstraszyło Jima i postanowił taktownie wykręcić się z tej relacji. I może w innych okolicznościach Baśka znów zrobiłaby jakiś teatr, że jak to mi źle bez ciebie, tak jak na przykład było w przypadku Larego, ale tym razem kobiety jakoś specjalnie to nie zniechęciło, bo miała już na oku kolejnego kandydata. I tak się składa,
że gdy nasza bohaterka szukała domu na sprzedaż, czyli ten dom, znaczy domu, który chciała kupić, wprowadzając się do rodzinnego miasta, no i zależało jej na okolicy blisko rodziców, z rodziców z wiadomych powodów, więc ona sobie tego domu szukała. No i kobieta oglądała kilka domów, aż w końcu kupiła ładny, zadbany domek z trzema sypialniami, coś na co nie musiała brać w ogóle kredytu, no bo wiadomo, hajs ubezpieczenia. Miły, zadbany, uroczy domek. Wcześniej jednak oglądała inny dom na tej samej ulicy. I moi drodzy, dom ten należał do mężczyzny imieniem i nazwiskiem Raz Stager. Był on w tym samym wieku co Barbara po rozwodzie, no i od razu spodobał się naszej bohaterce. Już w trakcie oprowadzania domu widać było, że dobrze się ze sobą dogadują, w ogóle to był w jej typie. Rozmowa się kręciła, tutaj jakieś oczka, jakieś uśmiechy. Mężczyzna jednak zrezygnował ze sprzedaży domu, no i został na tym samym osiedlu, więc gdy nasza bohaterka prowadziła się obok, no to byli sąsiadami. Barbara znała w okolicy jedynie jego, więc postanowiła ciągnąć tę znajomość, a tutaj drogi sąsiedzie, poproszę kilogram cukru, drogi sąsiedzie, niech mnie sąsiad oprowadzi, no właściwie takie wszelkie możliwe bzdury, co tylko przyszło na myśl, no to Barbara tam przychodziła do niego, prosiła go o pomoc, wsparcie, no ale się polubili, więc to jest dobre, że oni się polubili, że to wcale Barbara nie była takim natrętem naczelnym, tylko mężczyzna naprawdę lubił z nią spędzać czas. No i tak się spotykali, chodzili na jakąś kawę, rozmawiali o życiu, każdy tam swoją historię życiową powiedział. No i można uznać, że stali się przyjaciółmi, chociaż Baśka, no to już oczywiście w tamtym momencie widziała jego nazwisko przy swoim, ale był pewien problem. No bo raz miał dziewczynę. Mało kto o tym w ogóle wiedział, bo to był taki trochę potajemny związek ze względu na różnicę wieku. I znowu w ogóle czuję się jak w serialu Violetta, że tutaj ktoś się z kimś spotyka, ktoś nie wie, jakieś takie dziwne historie. No ale jego dziewczyna właśnie kończyła liceum i wybierała się na studia. Jej rodzice nie wiedzieli o jej chłopaku, a raz też niewielu osobom chwalił się tym związkiem. Barbara trafiła do tej nielicznej grupy, która w ogóle miała okazję poznać tego dziewczynę, ale wkrótce związek sam z siebie nie wyszedł, no bo tamta dziewczyna rozpoczęła studia, potem poznała innego chłopaka, no i doszła do wniosku, że lepiej będzie zostać przyjaciółmi z Razem. A mężczyzna chyba jakoś specjalnie zaangażowany w te relacje też nie był, no bo powiedział spoko loko i tyle się widzieli. No ale od tego momentu to nasza bohaterka zacierała ręce niczym czarny charakter każdej bajki, bo teraz, skoro mężczyzna był wolny niczym toj-toj w lesie, mogła zacząć go bajerować. I przyznać trzeba, że w tym Barbara była dobra, miała gadane, jeżeli sytuacja tego wymagała. I tak naprawdę długo te bajerowanie wcale nie trwało, bo najwyraźniej wzajemnie się sobie podobali i w końcu zostali parą. Z czasem stali się w ogóle nierozłączni, szybko zaczęli mówić o przyszłości, na stałe zaręczyny, bo to też bardzo szybko wleciało w ogóle po paru miesiącach spotykania się. No i zaczęli planować ślub. No właśnie, no bo ślub się odbędzie. Dokładnie to 17 marca 1979 roku. Było to kilka dni po oficjalnym rozwodzie Rasa, bo jak pamiętamy, on miał wcześniej żonę, ale był w trakcie kończenia tego małżeństwa, jak poznał Barbarę. I 17 marca wypadał 5 dni przed rocznicą śmierci Larego, czyli byłego męża naszej bohaterki. No nie wiem, jakoś tak termin moim zdaniem mało dobrany, ale tak właśnie wyszło. I myślę, że to odpowiedni czas, by powiedzieć trochę więcej o Russellu z tej Jerze, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko. Tak więc Russell Russ przyszedł na świat 22 maja 1947 roku w Durham. Jego rodzicami byli Al i Doris Stager. Znów mamy tutaj podobieństwo tym razem z Larem, ponieważ jego matka też miała na imię Doris, więc to jest chyba taki jakiś podcast poświęcony Doris. W każdym razie jego rodzice wzięli ślub w roku 1944 w ciężkich czasach, tym bardziej, że Al pracował w wojsku, no i częściej go nie było niż był. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i gdy na świat przyszło ich pierwsze dziecko, którym to właśnie był Raz, to ojciec zmienił pracę i został mechanikiem. Poza synem państwo Stager doczekali się jeszcze jednego dziecka, tym razem córki, która dostała imię Cindy. I tak sobie żyli szczęśliwie całkiem. Rodzina była taką książkową klasą średnią, wiodło im się dobrze. Rodzice chodzili do pracy, dzieciaki do szkoły, no i wszyscy mieli ze sobą taki bardzo bliski kontakt, traktowali siebie jak przyjaciele. Raz był człowiekiem bardzo rodzinnym, wręcz czasami mężczyzna był traktowany jako taki synuś mamusi, więc trochę ojojojania tam było, no ale wszystko z umiarem. W szkole szło mu tak sobie, wiedzę nadrabiał charyzmą, ale to i tak nie uchroniło go przed powtarzaniem jednej klasy w podstawówce.
Nic jednak straconego, bo raz odkrył u siebie zamiłowanie do sportu. Najpierw grał w piłkę nożną i osiągał spore sukcesy w szkolnej drużynie, a tym samym, no, skoro był gwiazdą piłki nożnej, no to jakby go tak z klasy do klasy nie przepuścić. Potem jednak chłopak nabawił się kontuzji pleców, no i troszkę się zrobiło nieciekawie. Lekarz odradził mu dalszą grę w piłkę nożną, ale nic straconego, ponieważ w tamtym momencie raz zamienił grę w piłkę nożną na baseball. I będąc w szkole średniej, zrozumiał, że w przyszłości chce zostać trenerem szkolnej drużyny, no i zrobił wszystko, by ten swój cel osiągnąć. Przez bliskich mężczyzna był opisywany jako charyzmatyczny, otwarty, z poczuciem humoru, znowu typ takiego miłego, wesołego gościa, którego można przyprowadzić do domu i poznać ze swoimi rodzicami. Dla niego i jego rodziny wiara też pełniła ważną rolę, uczęszczał zresztą do tego samego kościoła co Doris. No i mężczyzna poszedł do koledżu, w dalszym ciągu sport był ważny w jego życiu i na jednym z wydarzeń sportowych, bo miał zwyczaju jeździć sobie na różne mecze, na różne takie wydarzenia sportowe, na jednym z takich wydarzeń poznał kobietę imieniem Jolene. Była ona w podobnym wieku, szybko się w sobie zakochali, byli młodzi, cieszyli się życiem, to nie był taki związek jak te wszystkie barbary, znaczy te wszystkie związki barbary, że lewo co tam spotykała gościa, już planowała ślub. Raz w młodości był tego przeciwieństwem, nie był jakoś specjalnie natrętny, jeżeli chodzi o ślub i dzieci. On i Jolene spotykali się przez 6 lat, aż w roku 1974 zostali oficjalnie małżeństwem. Po ślubie mężczyzna znalazł pracę jako trener w szkolnictwie Durham City. Tam też był bardzo lubiany, zarówno przez innych nauczycieli, jak i przez uczniów. Wszyscy opisywali go jako takiego spoko gościa, z którym można sobie pionę przybić. Gorzej układało się w jego małżeństwie, w tym pierwszym małżeństwie z Jolene, bo był to taki odgrzewany kotlet, trzeba przyznać, i przez łączne 10 lat bycia razem po prostu się znosili, mijali się ze sobą, potem już też rzadko są w ogóle rozmawiali. Mężczyzna i jego żona, prawdę mówiąc, mieli niewiele wspólnego. On uwielbiał sport, miał swoich znajomych, których Jolene nie bardzo lubiła. Zresztą kobieta nie była jakoś specjalnie zainteresowana sportem, a rasa nie obchodziły jej pasje, też w nich nie uczestniczył, też nie spędzali jakoś tam wspólnie czasu chodząc do kina czy widując się ze znajomymi. Po prostu egzystowali przy sobie, no i tak w tej całkiem przyjemnej atmosferze postanowili się po prostu rozstać w roku 1978. To była taka zwykła rozmowa, gdzieś tam raz oglądał telewizję, a Jolene podeszła i powiedziała: ej, słuchaj, może rozwód weźmiemy. On powiedział, że to jest spoko pomysł i tak też zrobili. Oficjalnie rozstali się rok później, czyli w roku 1979, jak wspomniałam, parę dni przed ślubem Rasa z Barbarą. No cóż, tak wyglądała jego historia przed poznaniem Barbary, natomiast od tego momentu był on mężem naszej bohaterki. I tutaj trzeba przyznać, że małżeństwo wydawało się być bardzo, ale to bardzo szczęśliwe. Mężczyzna szybko przysposobił dzieci Barbary, zamieszkali w jego trochę większym domu niż ten, który kupiła wcześniej Barbara. No i były też pewne rozmowy o powiększeniu rodziny. Ale, moi drodzy, nasza bohaterka to tak trochę go w bambuko zrobiła w tym temacie, bo prawda jest taka, że przeszła zabieg podwiązania jajowodów, co uniemożliwiało jej zajście w ciążę, ale swojemu mężowi tego nigdy nie wspomniała i mówiła: tak, tak, fajnie będzie, powiększymy rodzinę, będzie super i w ogóle ekstra. I mogła na tym skończyć, tak? Mogła powiedzieć, że... Znaczy mogła... Okej, nie powiedziała o tym, nawijała mu makaron na uszy, opowieści dziwnej treści, że będą mieli dziecko. Ale mogła na tym skończyć. Ale Barbara na tym nie skończyła. Kobieta udawała, że spodziewa się dziecka, a potem powiedziała, że niestety ciążę straciła. I ja wiem, że to łatwo powiedzieć, ale dla bliskich, dla znajomych, a przede wszystkim dla Rasa, no była to bardzo ciężka sytuacja, tym bardziej, że jedyną osobą, która wiedziała, że i tak nic z tego nie wyszło, była Barbara, więc można powiedzieć, że grała sobie na uczuciach swojego męża. Co nie zmienia wcale faktu, że mąż był wpatrzony w naszą bohaterkę jak ciele wmalowane wrota. Kobieta decydowała o większości rzeczy, dostała też zaległe pieniądze z polis ubezpieczeniowych pierwszego męża, więc drugi mąż był trochę od niej zależny finansowo, a tym samym tam Barbara to się czuła panią na włościach. Coś, w czym bardzo się dogadywali, to właśnie wydawanie pieniędzy. Szybko po ślubie kupili nowy, duży dom, zaczęli go meblować najdroższymi meblami. Podobne zamiłowanie mieli też do
samochodów. Baśka w końcu doczekała się tego swojego wymarzonego Mercedesa, więc można powiedzieć, że żyli długo i szczęśliwie. I prawda jest taka, że wszyscy uważali ich za takie wzorowe małżeństwo. Po prostu sobie żyli i byli zadowoleni z czasu spędzania ze sobą i tak sobie właśnie mijały tygodnie, miesiące, potem lata. Barbara często zmieniała pracę, zazwyczaj pracując jako sekretarka na pół etatu. Nie zarabiała jakoś super, ale wciąż miała hajs z polisy, no i też za sprzedaż domu, więc tak naprawdę praca była tylko po to, żeby mogła sobie gdzieś wychodzić i takie jakieś hobby mieć. Jeździła swoim wymarzonym Mercedesem i opowiadała innym różne historie na temat swojego życia. Często, to też trzeba przyznać, że były to opowieści dziwnej treści. Czasami na przykład kobieta dzwoniła rano do pracy, mówiąc, że nie przyjdzie, bo na przykład jej syn trafił do szpitala, ale to wcale nie była prawda. Nawet raz pracodawca zadzwonił do dziadków, czyli do jej rodziców z pytaniem, jak tam się syn miewa. No i wszyscy byli zdziwieni, że o co chodzi, przecież on jest zdrowy i wszystko jest z nim w porządku. Kolejne kłamstwa kobiety dotyczyły jej ciąży, takie święto ruchome, bo Barbara kilkukrotnie mówiła, że spodziewa się dziecka. Wtedy wszyscy gratulowali, kupowali ubrania i tak dalej. Aż w końcu pojawiła się znana informacja o stracie. Wszyscy współczuli Barbara, że ojojojali nad nią, tyle że no, ona doskonale wiedziała, że żadnej ciąży nie było, a inni już niekoniecznie. Następnym przykładem mijania się z prawdą była książka, którą nasza bohaterka rzekomo napisała. I to fakt, pisała książkę, było to romansidło, które opierało się na jej życiu, na jej małżeństwie z pierwszym mężem Larym i właśnie na tym, jak ten Larry odszedł. W sensie tak jakby ona opisywała to, jak ona się czuła po stracie męża. Na tym opierała się książka. Nie wiem, nie miałam okazji przeczytać, no ale pisała sobie tę książkę. I w roku 1982 Barbara powiedziała wszystkim dookoła, że wydawnictwo chce wydać jej książkę, a ona dostanie za to 100 tysięcy dolarów, co też trzeba przyznać, no było w tamtym momencie ogromną sumą, zresztą teraz też jest dużą. Wzięła nawet pożyczkę pracowniczą z agencji reklamowej, gdzie pracowała i którą prowadził jej znajomy, bo sytuacja wyglądała w ten sposób, że Barbara pokazała swojemu znajomemu pracodawcy list z wydawnictwa, tam z pieczęcią, z podpisami na temat tej umowy o książkę za 100 tysięcy dolarów i Baśka potrzebowała jakichś tam pieniędzy na rozruch, żeby reklamę opłacić, więc ten pracodawca jej dał jakąś część tych pieniędzy chyba. Nie było to dużo, na tle 100 tysięcy, jakieś 17 tysięcy, no ale i tak, bo problem polegał na tym, że żadnego wydania książki wcale nie było i wszystko zostało przez naszą bohaterkę podrobione i wymyślone. Dodatkowo od tego momentu kobieta przestała chodzić do pracy, no bo w końcu książkę wydaje, więc po co jej taka zwykła praca, a jej mąż nie miał o tym pojęcia. I w końcu wszyscy dookoła dowiedzieli się o tym przekręcie. Wyszło na jaw, no bo ludzie zaczęli węszyć. A Barbara, no cóż, no po prostu przeprosiła i tyle. Powiedziała, że no tak, nie ma książki. Sorry, memory. Widzicie, jakie to jest proste? No wystarczy tylko przeprosić. I od tego momentu, no cóż, Barbara przeprosiła, straciła trochę znajomych, no i zaczęło się pogarszać w jej małżeństwie, ponieważ małżeństwo zaczęło mieć problemy finansowe, no bo wydawali pieniądze, których nie mieli, a Baśka ukrywała rachunki i wydatki przed swoim mężem. Więc można powiedzieć, że raz to po części nawet nie wiedział, że on tych pieniędzy nie ma. On nie wydawał, bo myślał, że ich ma, ale tak naprawdę ich nie miał. W roku 1983 mężczyzna się o wszystkim dowiedział, że jednak tutaj są długi, są jakieś niepospłacane raty, no i relacja małżeńska była napięta jak planteka na żuku. Wtedy też mniej więcej nasza bohaterka zaczęła spotykać się z innymi mężczyznami w celach wiadomych. Więc sami widzicie, historia lubi się powtarzać. Już wtedy, czyli od 1983 roku, raz zaczął myśleć nad rozwodem. Jedyne, co go powstrzymywało, to synowie, których traktował jak własne dzieci, miał z nimi naprawdę dobry kontakt, nie chciałby tego wszystkiego tracić. Ale prawda jest taka, że po 4 latach małżeństwa Barbara zdążyła być mu niewierna i wprowadzić go w długi, więc tak naprawdę żadnego pożytku z niej nie miał. Mimo tego, że na zewnątrz wciąż wydawali się być szczęśliwą parą, mam tutaj na myśli jakieś spotkania towarzyskie, wyjścia do kościoła,
spotkania ze znajomymi, no to w rzeczywistości było zupełnie inaczej i znów ten sam schemat co z pierwszym mężem. I właśnie z tego powodu, że na zewnątrz wszystko wyglądało idealnie, no to nikt się nie spodziewał tego, co wydarzyło się 1 lutego 1988 roku. I moi drodzy, jest to drugi z powodów, dla których powstał ten podcast i tak naprawdę można powiedzieć taki punkt kulminacyjny. Tego dnia, dokładnie to o godzinie 6:08 rano, został wykonany telefon alarmowy z domu rodziny Stager. Osobą dzwoniącą był 13-letni wówczas Jason, czyli syn pary. Chłopak powiedział, że jego ojciec miał w domu pistoletoneton, który niespodziewanie wystrzelił i go trafił. Funkcjonariusze szybko zjawili się na miejscu, zastali widok nad wyraz podobny do Larego 10 lat wcześniej, bo na łóżku leżał tym razem raz, a między poduszkami był pistoletoneton. Mężczyzna żył, ale miał poważny uraz głowy, przewieziono go bardzo szybko do szpitala, gdzie odszedł o godzinie 12:35. Niestety właśnie w ten sposób Barbara pożegnała drugiego męża i trzeba przyznać, że naprawdę w bardzo podobny sposób, to wręcz trzeba podkreślić. O okoliczności zgonu trzeba było wyjaśnić. Barbara powiedziała funkcjonariuszom, że jej mąż trzymał pistoletoneton pod poduszką w celach bezpieczeństwa i to taki był jego zwyczaj. Najwyraźniej musiał niefortunnie ułożyć się w nocy i w trakcie zmiany pozycji coś nacisnęło za spust. Mimo naszej podejrzliwości, trzeba przyznać, że wersja kobiety brzmiała prawdopodobnie, bo takie przypadki już się zdarzały. To nie było nic, co tam pierwszy raz w ogóle odkryto i pierwszy raz w życiu funkcjonariusze widzieli. I początkowo śledczy wcale nie byli podejrzliwi. Uznali, że no okej, skoro tak było, no to no rozumiemy, tak, bardzo nam przykro. Ale w końcu był to drugi mąż i prawie takie same okoliczności. Dodatkowo Barbara wydawała się być bardzo, ale to bardzo spokojna. Miała już doświadczenie w takich sytuacjach, więc też nie ma co się dziwić. Ale wcale ta sprawa nie była taka oczywista. No i początkowo funkcjonariusze chcieli w ogóle zamknąć ten przypadek, znów odpisać, że to jest nieszczęśliwy wypadek, wypłacić Barbarze hajs z polisy ubezpieczeniowej. Tyle, że następnego dnia na komisariat zgłosiła się pierwsza żona Rasa, czyli ta wcześniej wspomniana Jolene, która powiedziała, że jej były mąż nie miał w zwyczaju trzymać takich rzeczy pod poduszką i nigdy tego nie robił. I wtedy też Jolene powiedziała funkcjonariuszom, że Barbara już wcześniej miała męża, który odszedł w bardzo podobnych okolicznościach. I to jest ten moment, to jest ten punkt, o którym funkcjonariusze nie mieli pojęcia. No i nie wiedzieli, nie łączyli, nie sprawdzali w ogóle przeszłości Barbary, uwierzyli jej na słowo. Ale gdy już poznali prawdę, no to stawiało to sprawę w zupełnie nowym świetle. Początkowo, podobnie jak w przypadku Larego, funkcjonariusze nic nie zabezpieczyli, nie zdjęli odcisków palców, no bo wierzyli przecież słowa Barbary, dlaczego kobieta miałaby nie mówić prawdy. Musieli to naprawić i przy okazji poszperać w przeszłości kobiety. Na jaw wyszła niewierność naszej bohaterki, problemy finansowe i to, że wzięła kilka pożyczek na nazwisko swojego męża, o których raz raczej nie miał pojęcia. Dodatkowo po stracie pierwszego męża Barbara dostała sporą kwotę z odszkodowania i teraz miało być zresztą podobnie. Analiza wykazała, że raz nie mógł przypadkowo pociągnąć za spust, a kąt położenia broni był niezgodny z tym, co mówiła Barbara. Więc to był taki pierwszy dowód, który całkowicie podważał jej wersję. Motywem okazały się być finanse, albo przynajmniej tak mogły być finanse, no bo para miała problemy finansowe, tutaj te wszystkie pożyczki do spłaty, a taka polisa ubezpieczeniowa no, daje nam spory przypływ gotówki. Dodatkowym dowodem w sprawie było nagranie, gdzie słychać głos samego Rasa. I tutaj sprawa jest moim zdaniem bardzo ciekawa, ponieważ mężczyzna pracował w szkole jako trener i już po jego zgonie jeden z podopiecznych znalazł w szatni kasetę z nagranym dźwiękiem i na nagraniu było słychać głos Rasa, który mówi, że nagrywa tę kasetę 29 stycznia, ponieważ podejrzewa swoją żonę, że ta chce się go pozbyć. Na nagraniu mężczyzna mówi, że wczoraj, czyli 28 stycznia, bardzo bolała go głowa. No i myślał, że to jest zapalenie zatok, coś właśnie związanego z zatokami. Poprosił więc żonę, aby dała mu leki przeciwbólowe i faktycznie Barbara mu je dała. Następnie mężczyzna poszedł spać, ale gdy obudził się następnego dnia, 29 stycznia, głowa bolała go jeszcze bardziej, nie mógł ustać w miejscu i był bardzo zmęczony. Zaniepokojony, nie wiedząc za bardzo, co się dzieje, zabrał tabletki, które dostał od żony i zaniósł je do aptek.
apteki, by spytać, co to jest. Wtedy okazało się, że tak naprawdę no to wcale nie miały te leki pomóc na zatoki, tylko były to silne leki nasenne. I to właśnie stało się 29 stycznia, wtedy też raz nagrał kasetę, ale już 1 lutego mężczyzny z nami nie było. To wszystko brzmi jednogłośnie. Barbara w końcu została aresztowana i postawiono ją przed sądem. Następnie kobietę uznano winną i cudem tak naprawdę uniknęła najwyższego wymiaru kary, ponieważ również takie były propozycje, ale finalnie kobieta otrzymała dożywocie. Mogła ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie i to zrobiła, ale jej odmówiono, więc na dzień dzisiejszy po prostu sobie siedzi. Moi drodzy, sami widzimy tutaj historię, której można było uniknąć już wcześniej, bo tak naprawdę pierwszy mąż Lary odszedł w roku 78, natomiast drugi mąż podzielił jego los 10 lat później. Gdyby chociaż 10 lat wcześniej funkcjonariusze podjęli się sprawy rzetelnie, gdyby zabezpieczyli wszelkie tropy, wszelkie ślady, zdjęli odciski palców, to być może pomogliby chociaż jednej osobie. Tak właśnie kończy się ta historia, historia Barbary, która, no trzeba przyznać, miała nad wyraz interesujący życiorys. To by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej już słyszał o tej sprawie i zna jakieś szczegóły, dodatkowe informacje, o których tutaj nie wspomniałam, no to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Przypominam o zbiórce, o której mówiłam na samym początku. Mam nadzieję, że naprawdę znajdą się jakieś miłe i pomocne osoby. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu wymarzony Mercedes, bo jak widać to chyba właśnie było celem życiowym Barbary. Standardowo też jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie, a jeżeli ktoś chciałby poznać mnie nieco bardziej prywatnie, to zapraszam na Instagrama, który też znajduje się w opisie. Do usłyszenia, miłego dnia, trzymajcie się.